Dawno, dawno temu była sobie mała wioska z dala od miasta. W tej wiosce mieszkała wiedźma, z której wszyscy się naśmiewali. Wiedźma o imieniu Furia była bardzo niezdarna. Pewnego dnia Furia przygotowywała miksturę do swoich złych uczynków. Bobby, wynoś się stąd. Wylejesz ten eliksir nieszczęścia z kociołka, który rozdam ludziom. Niegrzeczny pies czarownicy Furii nie potrafił ustać w miejscu, tylko ciągle biegał. Ho, ho! Bobby, koniec! Tymczasem Furia przypadkowo wrzuciła za dużo cukierków do kociołka z eliksirem, ale nie zdawała sobie z tego sprawy. Przelała gotową miksturę do małej butelki i zaczęła rzucać zaklęcia. Niech śmiech zamieni się we łzy, radość w kłopoty, a sny w koszmary! Właśnie wtedy rozpieszczony Bobby zaplątał się między nogami wiedźmy. Wiedźma potknęła się o miotłę obok stołu i część eliksiru w butelce wylała się na psa. Bobby nie zrozumiał, co się stało. Spojrzał w lewo i w prawo, a następnie zamienił się w gigantycznego cukierka. Widząc to, Furia spojrzała na butelkę eliksiru i na swojego psa, który zamienił się w cukierka. Cukierek podskakiwał, a wiedźma próbowała go złapać. Bobby, nie idź! Naprawię to! Czekaj! O, powiedziałam, stój! Czekaj! Cukierek odbił się, najpierw wyskoczył przez okno, potem wpadł do basenu i szybko się rozpuścił. Czarownica Furia spojrzała ze smutkiem na rozpuszczonego cukierka. O tym wypadku było głośno wśród mieszkańców wioski. Ci, którzy mieli dość złej wiedźmy, twierdzili, że na to zasłużyła. Czarownica mieszkająca w nawiedzonym domu została w końcu ukarana za swoją niegodziwość. Tak, nie będzie już mogła rzucać na nas zaklęć. Myślę, że powinniśmy to uczcić. Ale ona jest tylko niezdarną wiedźmą i właśnie z tego powodu straciła psa. Od tego zdarzenia mieszkańcy wioski co roku świętowali w ten dzień jak w Halloween. Natomiast młoda dziewczyna o imieniu Mili co roku tego dnia karmiła uliczne zwierzęta. Cześć! Jesteś taki fajny, piesku! Skacz! No hop! Minęło kilka lat. Czarownica Furia zaczęła obmyślać plan ukarania tych, którzy się z niej wyśmiewali. Tego roku, w Halloween, przebrała się i założyła ogromną dynię na głowę. W ten sposób nikomu nie udało się jej rozpoznać. Ukaram was wszystkich za naśmiewanie się ze mnie. Wzięła butelkę z eliksirem, którą przygotowała, i po raz pierwszy od lat wyszła ze swojej rezydencji i zaczęła pukać do drzwi każdego domu. Nikt nie rozpoznał wiedźmy Furii. Cukierek albo psikus? Cukierek! Kiedy wiedźma usłyszała słowo cukierek, spryskała mężczyznę swoim eliksirem i zamieniła go w gigantycznego cukierka. Śmiej się ze mnie teraz! Potem wiedźma poszła do domu obok. Tym razem drzwi otworzyło dziecko. Cukierek albo psikus? Cukierek! Proszę bardzo! Czarownica Furia zamieniła dziecko w cukierka. Tymczasem Mili, która karmiła uliczne zwierzęta, była bardzo zaskoczona, widząc podskakujące ogromne cukierki. Co? Co tu się dzieje? Skąd się biorą te cukierki?
Mili pobiegła w kierunku, z którego skakały cukierki. Zobaczyła, że ktoś w dyniowym kostiumie śmieje się z cukierków, które przed nią skaczą. Hej, kim jesteś? Co ty robisz tym ludziom? Przestań! Kiedy wiedźma zobaczyła młodą dziewczynę, która biegła do niej, zaczęła szybko uciekać. Goniły się po ulicy. W końcu Mili złapała tę dziwnie przebraną wiedźmę i zdjęła jej dynię. Była bardzo zaskoczona, że to czarownica Furia. Ha? Wiedźma Furia? To ty? Dlaczego po latach znowu robisz ludziom złe rzeczy? Powinnaś przestać. Mieszkańcy wioski na to zasługują, Mili. Mi jest smutno, że straciłam psa, a oni świętują w ten dzień. Mili zdała sobie sprawę, że Furia bardzo tęskniła za swoim psem i że właściwie była samotna od lat. Rozumiem, ale rozwiązaniem nie jest krzywdzenie ludzi. Życzliwość zawsze wygrywa. Mam świetny pomysł, poczekaj! Mili zachęciła małego szczeniaka, który próbował bawić się z podskakującymi cukierkami na placu. I przyprowadziła go do wiedźmy. Masz, spójrz! Zobacz, jaki jest słodki! Ten super pies może zamieszkać z tobą! Czarownica Furia była zachwycona, gdy zobaczyła psa, ponieważ wyglądał dokładnie jak jej poprzedni pies, Bobby. Ale on wygląda jak mój pies! Nie mogę w to uwierzyć! On jest taki słodki! Jeśli obiecasz, że przestaniesz czynić zło mieszkańcom wioski, ten szczeniak może żyć z tobą cały czas i będziecie szczęśliwi. Au, au, au! Serce wiedźmy szybko zmiękło. Gdy pokochała psa, zło w niej nagle zniknęło. Obiecuję! Ten pies będzie teraz moim najlepszym przyjacielem! Dziękuję, młoda dziewczyno! Czarownica ze swoim nowo adoptowanym psem zmieniła wszystkie cukierki, które podskakiwały na ulicy, z powrotem w ich ludzką postać. Nazwała swojego ukochanego psa Cukierek. Od tego czasu Furia wychodzi na ulicę, aby pomagać ulicznym zwierzętom każdego Halloween. Tak jak Mili. Jednooczka, dwuoczka i trójoczka. W odległej krainie żyła sobie starsza kobieta, która mieszkała z trzema córkami. Najstarsza córka była jednooka, druga córka miała troje oczu, a najmłodsza córka miała dwoje oczu. Ich matka, starsza kobieta, najbardziej kochała dwie starsze córki. Zrobiłaby dla nich wszystko. Bardzo dziękujemy, mamo! Najmłodsza córka zawsze miała obowiązki i prace domowe. Nawet gdy mówiono jej, że jest bezużyteczna i niekompetentna. I nawet nie zaprosiły jej do stołu. Mamo, dwuoka nie zasługuje na jedzenie z nami przy tym stole. Ponieważ ona nic nie może zrobić dobrze. Ale ja... Więc matka nie pozwoliła swojej dwuokiej córce jeść z nimi przy stole. Dostała tylko resztki jedzenia po tym, jak wszyscy opuścili stół. Mimo to zachowała życzliwe i pomocne serce. Pewnego dnia jednooka i trójoka siostra przyszły do dziewczyny z dwojgiem oczu. Obrażały ją i rzucały na nią swoje brudne pranie. Nie wyprałaś dobrze tych ubrań. Zrób to ponownie. Dwuoka wyszła z domu płacząc. Poszła nad rzekę, aby ponownie wyprać ubrania.
Dlaczego moje siostry tak mnie traktują? Co ja im zrobiłam? Gdy dwuoka dziewczyna płakała, pojawiła się przed nią wróżka. Wróżka olśniła dwuoką dziewczynę swoim pięknym strojem, ale miała ukrytą twarz. Dlaczego płaczesz, dwuoka, piękna dziewczyno? Ponieważ jestem najmłodsza w domu. Moja mama i siostra mówią, że jestem bezużyteczna i nienawidzą mnie. Dają mi tylko resztki z obiadu. Oj, nie smuć się, ślicznotko. Słuchaj, mam dla ciebie prezent. To jest magiczna różdżka. Jeśli pomyślisz życzenie i trzykrotnie pomachasz magiczną różdżką, spełni się. Kiedy dwuoka dziewczyna wypowiedziała życzenie, pojawił się nakryty stół. Stół zastawiony był pysznym jedzeniem. Ojej, spójrz na te dania. Wszystko świeże i ciepłe. Dwuoka była głodna od wielu dni, więc zaczęła jeść wszystko, co było na stole. Kiedy skończysz jeść, wystarczy pomachać różdżką dwa razy, piękna dwuoka dziewczyno. Pamiętaj, tylko dwa razy. Wróżka zniknęła bez pokazywania twarzy. Dwuoka dziewczyna po zjedzeniu dobrego posiłku dwukrotnie machnęła różdżką. I stół zniknął. Och, nareszcie jestem pełna. Jestem taka szczęśliwa. Ale muszę ukryć tę różdżkę przed moimi siostrami i mamą. Inaczej mnie za to zniszczą. Dwuoka dziewczyna wróciła do domu, używając różdżki jako laski. Zauważyła resztki jedzenia na stole, ale nie zjadła ich, ponieważ była pełna. Dwuoka wzięła laskę i codziennie wychodziła. Podeszła do brzegu, machnęła różdżką i zjadła tyle, ile chciała. Ale pewnego dnia, kiedy wróciła do domu, jej starsze siostry, jednooka i trzyoka, zauważyły zmianę w ich młodszej siostrze. Dlaczego dwuoka uśmiecha się za każdym razem, gdy wychodzi i wraca? I nie je resztek, które jej zostawiłyśmy? Następnego dnia zazdrosne siostry poszły za nią, gdy dwuoka opuściła dom. Po chwili dwuoka dotarła do brzegu. Wypowiedziała życzenie i machnęła różdżką trzy razy. I pojawił się stół pełen pysznego jedzenia. Widząc to, siostry były zdumione. Aha, więc codziennie napełnia swój brzuch pysznym jedzeniem. I nie dzieli się z nami. Jednooka i trójoka pobiegły do domu i powiedziały matce, co zobaczyły. Matka nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała i była bardzo zła. Wszyscy ukryli się, zanim dwuoka wróciła do domu. Gdy tylko dziewczyna weszła do domu, podeszła do niej jej mama. Zabrała różdżkę w rękę i złamała ją na pół. Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Zajadałaś się pysznym jedzeniem, kiedy my siedziałyśmy w domu głodując. Nigdy więcej jedzenia dla ciebie w tym domu! Dwuoka była tak zdenerwowana, że wzięła złamaną różdżkę i wyszła na zewnątrz płacząc. W tym momencie ponownie pojawiła się przed nią tajemnicza dobra wróżka. Nie płacz, dwuoka, piękna dziewczyno. Weź kawałki laski i zakop je w świetle księżyca, a znowu się uśmiechniesz. Tajemnicza wróżka zniknęła, zanim dwuoka mogła zobaczyć jej twarz. Dwuoka natychmiast zrobiła to, co powiedziała wróżka. Następnego dnia w miejscu, gdzie zakopała kawałki laski, wyrosło drzewo ze srebrnymi liśćmi i złotymi owocami.
Było tak majestatyczne i jasne, że każdy mógł je zobaczyć. Mama i siostra Dwuokiej chciały podejść do drzewa i zebrać z niego trochę owoców. Ale ilekroć siostry sięgały po owoc, gałęzie drzewa się unosiły. Widząc to, Dwuoka podeszła do nich natychmiast. Może mi się uda zerwać owoc tego pięknego drzewa? Ha! Nie mogliśmy nawet go dosięgnąć. Jak ty chcesz to zrobić? Dwuoka wyciągnęła rękę w kierunku drzewa. Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo. Po miłych słowach drzewo opuściło gałęzią przed Dwuoką, aby mogła z łatwością wziąć owoc. Dwuoka chciała dać trochę owoców matce i siostrom, ale oszalały z zazdrości. Och, też tak umiem, patrz! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Ale drzewo nie zareagowało na to, co powiedziały Jednooka i Trójoka. Jak to jest, że drzewo wykonuje tylko rozkazy Dwuokiej? W tym momencie zbliżył się przystojny rycerz galopujący na koniu. Wynoś się stąd, Dwuoka, ukryj się za krzakami, nie zawstydzaj nas swoim egoizmem. Biedna Dwuoka posłuchała i ukryła się za krzakami z owocami w dłoniach. Kiedy rycerz zbliżył się do srebrnolistego i złocistego drzewa, patrzył ze zdumieniem. Wow, jeśli właściciel tego wspaniałego drzewa podaruje mi srebrną gałąź, uczynię go najszczęśliwszą osobą na świecie. Jesteśmy właścicielkami tego drzewa! Mogę ci dać srebrną gałąź! Jednooka i Trójoka skakały i skakały, by zerwać gałąź z drzewa. Ale na próżno. Nie mogły nawet dotknąć liścia. Powiedziałaś, że to drzewo należy do ciebie. Dlaczego więc nie możesz zerwać z niego ani jednego owocu? Dwuoka chciała wyjść i podzielić się owocami z rycerzem, ale bała się matki i sióstr, więc została na miejscu i zaczęła płakać. A potem znowu pojawiła się tajemnicza wróżka. Piękna Dwuoka, dziewczyno, weź liść drzewa i przyłóż go do serca. Następnie podejdź do rycerza bez strachu. Dwuoka dziewczyna zrobiła tak, jak kazała jej wróżka, a jej znoszony strój zamienił się w jasną, błyszczącą sukienkę. Natychmiast wyszła zza krzaka, w którym się ukrywała, i udała się do rycerza z owocami w dłoniach. Rycerz był zafascynowany pięknem Dwuokiej i nie mógł oderwać od niej oczu. Mogę ci dać srebrną gałąź ze złotym owocem, drogi panie. Chcę, żebyś była najszczęśliwszą osobą na świecie, pięknooka dziewczyno. Wyjdziesz za mnie? Dwuoka natychmiast przyjęła propozycję małżeństwa rycerza i przytulili się. Widząc to, zazdrosne siostry i matka przeprosiły Dwuoką. Myślałyśmy, że jesteś niekompetentna, bo byłaś młodsza od nas i źle cię traktowałyśmy. Ale masz dobre chęci i serce. Przepraszam, siostro. Dwuoka wybaczyła siostrom i matce. Srebrne drzewo jest teraz wasze. Możecie zerwać z niego tyle owoców, ile chcecie. Po tych pięknych słowach Dwuokiej tajemnicza wróżka pojawiła się na szczycie srebrnego drzewa i po raz pierwszy pokazała swoją twarz. Dwuoka była bardzo zaskoczona, widząc, że wróżka ma troje oczu i zdała sobie sprawę, że ludzie potrzebują tylko dobrego serca, aby czynić dobro, bez względu na to, jak różnie wyglądają. Potem Dwuoka i rycerz wsiedli na konia i odjechali ku wiecznemu szczęściu.